Awe, witam na kanale Sur Reportaż z miejsca zdarzenia. Nie od dziś wiadomo, że Sur Reakcji przeznaczone jest rządzić światem. Ale wszystko małymi kroczkami, zaczynamy od internetu. Tym razem na cel naszego podboju obraliśmy Pixel Planet. Pixel Planet polega na tym, że jest to ogólnodostępne płótno w internecie, na którym każdy może postawić swoje piksele. Więc tak to wygląda, to jest takie ogromne płótno. Może nie będę oddalał, ponieważ na Niemczech znajduje się swastyka. Cia, jest tam trochę dziwnych rzeczy, ale uważam, że najważniejsze, że my jesteśmy family friendly. Któż pokaże tym wszystkim trollom, jak bawić się grzecznie, jeśli nie my, naszą żelazną family friendly pięścią? Przeglądamy właśnie Polskę, więc jest tu bardzo dużo polskich motywów. Przykład o Reksio i Kretes. Personifikacja Polski. Animugel, koci kaptur, żubr w ręce, albo nawet bubr. Co tu się jeszcze dzieje? No, przy granicy z Litwą mamy plagę Rzeczpospolitej Obojga Narodów, więc całe to płótno symulowało wygląd planety Ziemi. Z początku myśleliśmy, że może będziemy mogli się pobudować w Polsce, ale okazało się, że łapę na niej trzyma już inna grupa. Więc zaczęliśmy robić to, co tak naprawdę robi każdy człowiek. Zaczęliśmy szukać swego miejsca w świecie. Możemy się przenieść gdzieś, gdzie po prostu jest dużo miejsca. No nie ukrywam, ja bym się czuł bardziej komfortowo, gdyby w okolicy nie było swastyk, nie było scen na Safe for Work. No, tak pomyślałem, że... Byłoby miło. Planujecie Grenlandię, no w sumie Grenlandia wygląda okej. O, ale fajnie, tutaj wszyscy robią na fioletowo, podoba mi się bardzo, bardzo estetycznie. Bardzo estetycznie, Bendy jest Bendy. Bardzo ładnie to wygląda, kurczę. Dobra, wygląda na to, że to miejsce jest okej. Tutaj jest kadr z mangi, to jest, zdaje się, ona się nazywa Yorichi z Bleacha. Proszę bardzo, na prawo od rysunku Yorichi znajduje się malutka flaga Polski. Możemy ją znaleźć i powiększyć. Okej, okay. O, dobra, ludzie się pojawili. To będzie nasz wspólny wysiłek, żeby się skoordynować. Tu się zbieramy, możecie też tworzyć swoje rzeczy oczywiście. Widzę, że tu Witch już zaczyna. Wszędzie rozpoznam te linie szczęki. Myślę, że wiecie co, to będzie też przyjemne, jeżeli w ogóle sobie ustalimy, że tu reakcja ma tutaj w tej okolicy po prostu swoją bazę. To jest propozycja to jest. Może spróbujmy na przykład coś z Lamfusiem. Rymuję, aż nie narysujemy Lamfusia, lecz mam co do tego dobre przeczucia. Kto wie, może pewnego dnia terytorium Surreakcji będzie takie wielkie. Może to będzie potem kanoniczne, że Surreakcja znajduje się w tym miejscu, na środku Arktyki. Sur. Ej, wyobraźcie sobie, jakby było Sur przez całą mapę od lewej do prawej. Narysowałem na lewo od nas Hollow Knighta. Ładny, fajny, podoba mi się. No i pasuje tutaj do Freddy'ego, Minecrafta. Podoba mi się, to był jednak dobry pomysł. Jest Kerfuś. Możemy pomóc Michaelowi w napisie Sur. Co prawda trochę nachodzi na naszego Lamfusia. Kurczę, jeśli Sur będzie się kontynuować, to w końcu najdzie na Ukrainę, więc idę K. Kto powiedział, że Sur musi być w jednej linii? O, widzę, że ludzie już ogarniają, żeby ominąć Lamfusia. Podoba mi się, miałem zaproponować. Więc ja bym na przykład Lampusiowi nie robił refleksów w oczach, gdyż częścią jego uroku jest to, że ma takie czarne spojrzenie na zasadzie, jeśli patrzysz, otchłań patrzy w ciebie. Co jak żarówka ci się spali? Przeniesiemy duszę Lampusia do nowej żarówki. O, w ten sposób. Jeżeli ja mogę zginąć, ale przenieść swoją duszę do klona i w ten sposób ożyć, jestem pewien, że Lampus jest też w stanie to zrobić. Widzę, że pojawił się Snas, akuratny. O, bardzo ładna biedronka w ogóle. Jaki słodziak. Lamfus jest dumny. Czy to jest Kerfuś z Omnitrixem? To jest najlepszy crossover, jaki tylko można sobie... Wyobraźcie sobie spin-off Ben Tena, w którym Ben Ten robi tak It's hero time i zmienia się w Kerfusia. Jaki fajny sens. Poliszkał. Tak naprawdę nie liszkał. Nie Witch, tak Witch. Beach, kicz, licz, cicz. Dzicz, znicz. Przy okazji, jeżeli ktoś chce coś tutaj porobić, tak oto na przykład można pomóc tutaj zapełnić twarz Sansa białym. Sorry, rysuję ciebie wersję wojownika na lewo od flagi Polski, zobacz! O, tutaj, to jest Tomasz na myśli. Jo, właśnie zobaczyłem, że obecnie są trzy Omnitrixy. Jeden ma Sans, ponieważ wiadomo, że Sans to jedna z kanonicznych wersji, w które zmienia się Ben Ten. W przypadku, jeśli ktoś nie wie, była sobie taka kreskówka Ben Ten, w którym chłopak dostał zegarek pozwalający mu się zmieniać 10 różnych kosmitów, potem było ich więcej. I ten zegarek nazywał się Omnitrix. Wydaje się, że z połączenia słów Omni, czyli jakby wszech, oraz Trix od Matrix, czyli macierz, więc Omnitrix to po polsku wszechcierz.
No przecież, że wszechcież. Pięknie proszę ludzi o to, aby nie dawali Omnitrixa wojownikowi Surkowi. Dostanie później, ale na razie niszczy kontur. No, więc prośba jest autora, żeby nie dodawać Omnitrixa póki co. Twister chce się pochwalić, że ostatnio kupiłem elektryczną gitarkę, więc nie zdziwcie się, jak kiedyś wrzucę Pan Kleks, ale to metal na kanał. Twister, zakładamy zespół. Nie umiem śpiewać, ale... ani grać, ale zakładamy zespół. Czy wolę tarczę z ciastka, czy godło ciastka na zbroi? Chyba godło z ciastka. Jeszcze raz gratulujemy tej Suzy. I Suzy też ma Omnitrixa. Czy to jest... gdybym kiedyś mógł nazwać zespół... Tak sobie myślałem, jak nazwałbym zespół, gdybym kiedyś mógł nazwać zespół. Nazwałbym go Oka Traszki. Oko Traszki to jest stereotypowy składnik wywaru wiedźmy. Oczy Traszki. Ale oka, ponieważ oczy to liczba podwójna, oka to liczba mnoga. No i słowo Traszka zawiera trasz, jak śmieci. No i oko Traszki to tak naprawdę nie jest oko Traszki, tylko chodzi o gorczycę i to jest po prostu staro takie angielskie określenie na gorczycę. To ma kolejne implikacje, ponieważ gorczyca zawiera w sobie gor, ale ma też w sobie gor, czyli że goreje. Na przykład na złodzieju babka gore lub gore gwiazda Jezusowi. Tak, zespół Oka Traszki, ale gra death metal o kwiatkach i ciastkach. Dokładnie, dokładnie. Też gorczyca, no gdybyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy. Takie są różne ciekawe na... Ważne pytanie, czy zespół Oka Traszki kiedykolwiek powstanie? Prawdopodobnie nie. Mam jeszcze 10 innych pomysłów na zespoły z 10 różnymi nazwami, jak Dżdżystość, Wepanato, Satisfaction, Mazi, Kocopoły, Wszędokąd, Uniwersa, The Grzyps. Jednym z moich hobby jest wymyślanie nazw zespołów, które nigdy nie powstaną. A nawet jeśli, to zanim coś takiego mogłoby powstać, bądźmy szczerzy, świat dalej czeka na pierwszą solową płytę magistra ciastek Young Little Super Hyper Traktoriusza vonsorykatkorium.mp3hdofficial.pl herbu jamor hashtag WZK. Nie wiem, może oko Traszki pewnego dnia, kto wie. Tutaj Lampfuś Battle Buddy Ready. No dokładnie, Traszki, ponieważ to jest klucz do śmieci. To dosłownie wygląda jak Europa. Ten napis widz to jest taka Finlandia trochę. Tutaj proszę bardzo, ten kerfuś to jest Hiszpania. Ten super traktor to Francja. Nie wiem, to jak się rozrasta. Lampfuś got those gains, bro, he got those gains. Teraz Lampfuś wygląda jak Omi z Shaolin Pojedynek Mistrzów, gdyby był czarno-biały. W ogóle tutaj napis sur ciągnący się, to mi się kojarzy trochę jakby to była linia kolejowa. To też ma swój klimacik. Taka trochę kolej transsyberyjska. Czemu niebieski papyrus? To w takim razie sans powinien być czerwony. No, armii pierogów przypomina mnie psuć tych biedronek. Czy to jest mroczny Lampfuś? Pan z Not Dead? Okej, okay, podoba mi się. Pan z Not Dead. Moja wojownicza wersja ma już miecz plus 10 do walki z klonami. Bardzo dziękuję. Kosmito jest śliczny. Podoba mi się, jak psychodeliczny jest ten napis Surreaktor. O, kaktus. Podsumujmy. Omnitrixa ma obecnie Kerfuś. Ma go Sans. Ma go Lampfuś. Ma go ten super traktor. Wszyscy na czacie Surka dostają darmowego Omnitrixa. Oh yeah, najlepiej. Macka się udała, no. Można by ją trochę jeszcze pocieniować. Tak wygląda w prawdziwym życiu, jest przenikalna. Czyli mały Lampfuś obok Surreaktora ma Omnitrixa. Oh my god, to jest mały Lampfuś. Oh. Noc ciemną i zło nam będzie się śnił. Jak na Bóg ocalimy pryk. W ogóle. Witam w mojej kajucie kapitańskiej. POV, wchodzisz do kapitana Surka. Dzień dobry, proszę zająć miejsce. Surre Polish, ładnie, ładnie. Jakby było jeszcze bardziej po polsku, to byłoby Surre Polish. I pomyśleć, że tu wcześniej prawie nic nie było, nie? Widzę, że całkiem słusznie już nie ma napisu Surreaktor. Ale za to Reksio uruchomił swój villain arc. Get wrecked, sio. One shot z kolei się pojawia. Furasy pozdrawiają, kurczę. O, pirat. To od tych szant wszystkich. Twister płonie. This is fine. Jeny, ten Lampfuś with that summer bod. Lampfuś, kiedy uruchomi 2% mocy. Sans i Papyrus z zamienionymi kolorami. Obok bardzo ładny pirat. Szans. To jest nasz pirat, surreakcyjny. Teraz trzeba mu wymyślić backstory i zrobić z niego kolejną postać w naszym uniwersum.
Szant był uczestnikiem wydarzeń, o których są szanty, więc jeżeli jest jakaś szanta, która coś opisuje, znaczy, że szant tam był. Był może w trzecim rzędzie, ale był tam. Szant wszystko widział. Najbardziej niepozorny z piratów. To jest jego backstory. On jest najbardziej niepozornym z piratów. On jest taki, no dzień dobry, jestem sobie tutaj takim, no pływało się tutaj coś, dzień dobry, no czasem się tam... Wzięło się czasem udział w bitwie? No wzięło się. I okazuje się, że tak naprawdę, jak jest jakakolwiek szanta, to on tam był. To jest jego backstory, więc wszystkie szanty razem wzięte to jest backstory szansa. Jestem dumny. Można grać w grę Znajdź Omnitrix. O nie, znowu jestem zły. Mam potężną bródkę. Nie, kto psuje Sansa? Przestańcie. Kto mu popsuł zęby? Tak, i Witch ma kocie uszka, i Ziemniak ma kocie uszka. Tutaj proszę dokończyć tego Niko się chyba nazywa, bo one shot zasługuje na więcej. O my gy, Herfuś ma drugie ramię i trzyma ciastko. Będę sugerował, kto jeszcze może mieć Omnitrixa, bo szkoda, że tej nie widać ramienia, ponieważ mogłaby mieć Omnitrixa. Nie no, nie dorabiajcie Niko Omnitrixa, dajcie tej osobie, która go tworzy, go dokończyć. Doceniam też ten napis, jest odpowiednio tripujący. Nie wiem, co tu się stało. Zobacz swoją wojowniczą wersję, już patrzę. Mam godło ciastka i nie zgadniesz, co jeszcze. Pod reaktorem jest Omnitrix, który ma Omnitrix. Lecz czy ten Omnitrix ma Omnitrix? To jest pytanie. Szans ma Omnitrix. To pewnie dlatego udało mu się przeżyć tyle przygód. Co chwilę zmieniał się w zębala. Teraz zamiast bródki zaczął rzygać tęczą. Pamiętajcie, nie psujcie innym rysunków. Chyba, że je faktycznie polepszacie. Ja tutaj dodałem trochę cieni do tej macki i jest, myślę, minimalnie lepiej. Nie wydaje mi się, żebyśmy teraz mieli wszystkim porobić Omnitrixy, zwłaszcza jeżeli ma to, no jednak trochę popsuć, nie? Nie, na przykład nie wiem, czy ta osoba, która zrobiła papyrusa, by chciała, żeby ten papyrus miał Omnitrixa. Tak tylko zwracam uwagę. Chcemy, żeby to było ładne. Chcielibyśmy, żeby dążyć do takiego, żeby to wyglądało estetycznie. Nie ma powodu, żeby sobie wzajemnie psuć. No, niech twórcy obrazka tworzą Omnitrixy na swoim. Myślę, że to jest dobra zasada. Omnitrixy zaczęły pojawiać się wszędzie, niczym zielona kosmiczna wysypka. Cały ten bentenowy szał przypomniał mi o piosence, którą słyszałem niedawno i był to doskonały pretekst, aby o niej opowiedzieć. Ostatnio Rastycz, taki też raper, który rapuje o anime, ostatnio zrobił piosenkę o Bentenie. Może nigdy nie oglądał Bentena, ale zrobił takiego live'a, na którym postanowił, że zrobi piosenkę od początku do końca na live'ie. I na live'ie też ludzie zadecydują, o czym w ogóle to ma być piosenka. Najpierw ludzie na czacie proponowali, jakie postacie, i on je spisywał. Potem robił ankiety, ta postać kontra ta postać, kto wygra, i tak robił po kolei ankiety i okazało się, że wygrał Benten. Rastycz nigdy nie oglądał Bentena, ale hej, zasada była taka, że robi piosenkę o tym, co czat wybierze. Więc zaczął na live'ie oglądać filmiki na temat loru Bentena. Zaczął coś tam pisać. Okazało się, że jego koledzy, którzy też rapują, są mega fanami Bentena i bardzo chcą być w piosence. Generalnie ta piosenka ma już prawie 500 000 wyświetleń. Chociażby ze względu na historię tego, jak powstała i tego, że wszędzie są Omnitrixy, pokażemy ją tylko. Omnitrix, that means I'm packing more than groceries. I'm messing out these aliens, why I'm even leaving Goku beat. Blast them and I overheat, storming brains like dopamine. Leaving them on break, cause that's exactly how I do. Creature of mighty morphial gags, so they see stars. Universe, man, I restart. Icy resin, I'm spitting sick, I mean the flow is cold when the heat blasts. Send a man to the ER, upgrade with machine parts. Down in fist, where I'm hitting ships, only alien with a green card. No, także to jest Rastycz. Mieniowo jest to typowa piosenka Rastycza, więc też polecam, lubię. On głównie rapuje o anime. No właśnie, ten koleś, co teraz śpiewa w refrenie i ten, co zaraz będzie na nowej zwrotce, to są jego koledzy, którzy też tworzą piosenki i byli razem z nim na tym live'ie i jak okazało się, że właśnie, dobra, robimy piosenkę o Bentenie, nic nie wiem o Bentenie, to okazało się, że oni nagle są jakimiś mega fanami Bentena i człowieku, uwielbiam Bentena, słuchaj, wbijaj na Discorda, opowiem ci wszystko o lore Bentena. Generalnie piękne. Historia tej piosenki jest świetna. Rap o Bentenie. Istnieje. Jakby tutaj mogła powstać rekonstrukcja, to byłbym zadowolony, ponieważ aktualnie z podejrzliwym wzrokiem rzygam tęczą, na końcu której jest Omnitrix. A tutaj moja broda oddzieliła się od ciała i stworzyła coś w rodzaju pnia drzewa, z którego wyrasta Omnitrix. No i oczywiście ten Lampuś dostał Omnitrix, ale okej, wygląda to całkiem nieźle, jeszcze w miarę estetycznie. Musisz polecać więcej takich kreatywnych muzyków. Możliwe, że zrobimy z tego całego live'a, bo ja siedzę trochę w takiej właśnie muzyce
inspirowanej popkulturą. Więc chętnie, dzięki tobie odkryliśmy tę stronę. Właściwie ja to odkryłem dzięki Jen Solo, ponieważ chciałem na początku, myślałem nad live'em z R Place, ale R Place się skończyło. Jen Solo mi powiedział o Pixel Planet, więc zrobił też się odznaczył, to jest jego Jen i Pans Not Dead. Ponieważ surreakcja pany, nasze pany psują licznik, dotykamy serc i wiedz, że to nie misklik. No i oczywiście Ben Ten. Wiecie, co by było idealne, gdyby Ben Ten nie miał Omnitrixa. Wszyscy mają Omnitrix, znaczy nie chcę, żeby wszyscy mieli, ale gdyby wszyscy mieli Omnitrix i tylko Ben Ten nie ma Omnitrixa. Co to by było? O, widzę, że z Bentena usunięto już Omnitrix. Prawidłowo. Ten live daje vibe twojego zoo w Minecraft, też taka interakcja. Cieszę się, bardzo, bardzo lubiłem tego live'a. Myślę, że też fajnie byłoby kiedyś powtórzyć ten projekt z zoo w Minecraft. W sumie tak trochę zdaję sobie sprawę, że prawie nic nie narysowałem. Surreakcja ma swoje miejsce w internecie. Może kiedy tak mówimy o tym, że surreakcja ogłosi niepodległość, może to o to chodziło przez cały czas. I w podobnej, miłej atmosferze zakończył się pierwszy live z Pixel Planet. Ale poszło bardzo dobrze, ludziom się podobało, więc oczywiście po jakimś czasie zrobiliśmy kolejnego. Że jesteśmy w Surrepolis, link do tego jest w opisie. Mamy tu wszystko, jednego surreaktora, mamy Lampfusia, mamy Azriela. It's as real as it gets. Okazało się, że w przerwie pomiędzy oboma live'ami ludzie faktycznie pracowali nad swoimi pikselami, więc tym bardziej było super miło widzieć zaangażowanie i że wspólne pikselowanie wyzwala w nas pokłady twórczej energii, czy coś. Widzę, że ktoś znowu atakuje tego supertraktora. Mam oczy w barwach anarchokomunizmu. Bill, Cypher i Omogusy, Suzy i Chris. Także to jest nasza obecna kolonia. O, patrzcie, tu się tworzy Kalmar, który daje pokój nam. A nawet cały apartament. Medyk z Team Fortress. Tutaj Johnny Bravo trzyma miecz. Naleśniki. No i oczywiście również przyczyniliśmy się do tego, że tutaj Yorichi z Bleacha ma Omnitrix wokół. A zaczęło się tutaj od jednej malutkiej flagi Polski w tym miejscu. O, Mado Scientisto to od Hell Your Dusk. Tutaj nie wiem, o co chodzi z tym ślimakiem, ale jest uroczy. Nie wiem, o co chodzi z wieloma rzeczami, ale są urocze. Awe, przybyłem tu i mam nadzieję posłuchać zdolne językowo ludzi, choć nie wiem, czuję, że Surka już dawno przejął jakiś klon, prawdziwy surreaktor powinien być kudłatym. Nie, kudłatym byłem na początku kanału, jak miałem takie krótkie włoski. Jest to zdjęcie z czasu, gdy jeszcze byłem kudłatym, mogę wam pokazać. O, to chyba był 2015. Jeżeli pytacie, czemu robiłem taką minę, to jest moja naturalna mina w tamtym czasie. Jakby tak, to jest moja naturalna twarz. Jest na Pyrkonie swoją drogą zrobione. Chyba pierwszym, na którym kiedykolwiek byłem. Ten teraz przecież oświetlony, jest zupełnie inne światło, więc mam inne włosy, więc wygląda, jakbym miał inną twarz. Czy ktoś tutaj coś tworzy w międzyczasie? Fik! Extra thick! Jak mówił Aku. Piękność, piękność. Kiedy obcinam włosy? Nie planuję obcinać. Nie mam takich planów, faktum. Guys, jeżeli uważacie, że to jest prawidłowe przedstawienie mnie, nie mam nic przeciwko. Jedyna kwestia jest taka, że to jest czyjś rysunek i średnio jesteśmy tutaj za rysowaniem po czyichś rysunkach, bo możliwe, że autorzy rysunków woleliby po prostu sobie narysować i żeby rysunek pozostał taki, jaki narysowali. Powiedzmy trochę niekoniecznie z Omnitrixem, niekoniecznie z Ziółkiem. No tak, weźmy tylko to pod uwagę, nie? Nawet Annoying Dog ma Omnitrix. Ale powoli wchłaniamy inne rzeczy. Na przykład tutaj była osobna kolonia z tą Ukrainą. Ale widzę, że powoli będziemy wchłaniać chyba. Jesteśmy wewnątrz czegoś w rodzaju trójkąta, który ktoś sobie zrobił. Ponieważ nie trójkąta, tylko prostokąta. Nie wiem, czy ktoś zrobił sobie ten prostokąt na zasadzie to jest mój prostokąt, proszę tutaj nie rysować. I my zaczęliśmy dokładnie w środku rysować. Ale no, na razie uznajmy, że to jest nasz prostokąt. Nasz jest ten kawałek podłogi. Hejka, będę sobie słuchać live'a w tle, podczas gdy pracuję nad pacynką. O, pracujesz nad pacynką? Szanuję, szanuję. Mega macka Maćka. A ta macka jest w tym momencie tutaj. Tylko że jest green screenowana. Jest zrobiona na szydełku, jako to jest prezent. Jakby ktoś chciał pomóc na północ, od Surrepolis robi jeszcze nieistniejącą postać w stylu anime. No, kijek tworzy tutaj. O, proszę. O, jakbyśmy na przykład zrobili jakiegoś Reksia. To by było fajne. O, love widzowie. Oni widzą, on wie. Patrzcie na tego Lampfusia. Kanoniczny Lampfuś. Co mamy jeszcze w okolicy? O, w okolicy jest na przykład taki Pringles. To są już co prawda innych społeczności, innych ludzi. Ale zobaczmy, o tutaj jest No Future Vicious. Tutaj taki Trafalgar, Law i Chopper. Na południe od nas jest taka wyspa.
Tutaj na przykład widać, że dotarli Hollow Knightowcy, Zeldowcy. Kurczę, trochę zazdro ludziom, którzy faktycznie mają ziemię. Chociaż wiecie co, moglibyśmy zrobić naszą własną wyspę. Fajne by było, gdybyśmy na przykład taką wyspę byli w stanie zrobić. Z domkami, bylibyśmy jak Holandia, tworzymy nowe lądy. Na przykład Anglia bardzo ciekawie wygląda. Anglia na przybliżeniu wygląda jak naprawdę jakaś taka mapka fantazy. Dzięki temu, że jest ten jasnozielony kolor i na niej się budują różne budynki. O, szkocki ból. Ale podoba mi się, jak to wygląda. Więc dobra, spróbuję zacząć proces tworzenia wyspy. Niech będzie większa niż Europa. To by było niesamowite, ale może małymi kroczkami. Więc może na ogólnie północ, południowy, północny wschód. Weźmy ten jasnozielony i zacznijmy go stawiać, żeby znaleźć... O, pojawiają się, dziękuję za dołączenie. Także, ja też będę obserwował w międzyczasie, co się dzieje. Proszę bardzo, Amogus jest wypełniany. Tu coś ciekawego powstaje, czekam na efekty. Tutaj kawa powstaje, kawa. Czarna, smolista kawa. Okej, dobra, powoli powstajemy. Jakaś szanta. Możemy ułożyć naszą własną szantę. Hej, surreakcja wypływa na wody. Będzie niezła akcja, niepotrzebne są dowody. Także ciastkowy nasz płynnie okręt. Nasze rymy zawet czasem są dobre. Nie umiem śpiewać, by przypominało szantę. Ani śpiewać ogólnie, ale śpiewam zaparte. Okej, okay. Myślę, że możemy też zrobić kilka wysp różnych. Fajnie, na przykład gdyby były połączone wyspami, nie wyspami, wyspy połączone wyspami, mostami. Zrobiłem pierwszego mieszkańca w postaci krowy. Dobrze, to krowy nie usuwajcie. Ale na razie byłbym za tym, żeby tworzyć przede wszystkim ląd. No, ale widzicie, jak agresywnie podchodzimy do tego, nie? Tutaj tworzymy naszą kolonię od kolonii. To znaczy, że potem zapełnimy wszystko tutaj. Więc dobrze, co jeszcze może być w szancie? No dobrze, szanta. Szanta. Bohaterem szanty będzie nasz szans. Inni piraci nie mają z nim szans. Wczuj się w ten przekaz, to jest moja szanta. Po byciu na morzu rapuje nasza banda. Może konkurencyjny ląd? O nie, musimy się skonsolidować, ponieważ Widz znowu próbuje osiągnąć niepodległość. Tu swoją drogą. I am become death, the destroyer of worlds. O, Jake się pojawił, wcześniej go nie było. Tutaj się stworzony. O, nad ogniem pojawił się Feniks. Siłacz noszący wielkie ciastko. Podoba mi się, jak się rozprzestrzenia. No cóż, zobaczmy, jak te nasze wyspy się rozwiną. Spróbujmy nadać im ciekawy kształt na pewno. Zrobiłam Reksia obok Macki? Jo! Bardzo dobrze, Lonix. Bardzo dobrze, wreszcie. Jeszcze tylko Kretes. Jeszcze tylko Kretes. Mam nadzieję, że jest wam miło na tym live'ie. Ja szczerze nie mam pojęcia, co robię. Po prostu przeglądam i patrzę, co się dzieje. Wyspa nabiera całkiem ciekawego kształtu. Lwejo... Wbij Discord. A, w ten sposób. Prośba jest, aby pomóc kolorować Jake'a. Reakcja już ma swoją filię w Turcji, co? Gdzieś tutaj jest reakcja w Turcji. A możemy zobaczyć, co Turcy rysują. Hagia Sofia chyba. Amogusy. Amogus i Snoopy w Turcji obok Elmo. No tak. Turecka animubaba. O, Turkish Ball. Aż się boję pomyśleć, co jest w Japonii. Yotsuba, Junji Ito. Chyba to jest Oyasumi Punpun. Sanken Rock. Spy X Family. O, Mado Scientisto. Tańcugei to. Japonia tak wygląda. Scena z One Piece'a. Hiteno Yumewa. Owarenai. Czyli ludzkie marzenia nigdy nie umierają, lub ludzkie marzenia nigdy się nie kończą, nie mają końca. Zgadza się, ludzkie marzenia nie mają końca, w przeciwieństwie do live'a, który wkrótce dobiegł kresu. Ale jeśli myślicie sobie teraz, o fajnie byłoby więcej odcinków z tego, albo lepiej live'ów z tego, żebym też se mógł się... ja też chcę się doetencjować i coś narysować na live'ie. Jeśli takie myśli wam towarzyszą, nie martwcie się. Planuję jeszcze parę odcinków na zasadzie momenty z Pixel Planet. A co do pikselowych live'ów, to na 100% jeszcze do tego wrócimy. W momencie, gdy ten film wychodzi, surreakcyjna kolonia na Pixel Planet jest o wiele większa niż to, co widzieliście w filmie. Link do niej jest w opisie, proszę tylko grzecznie się bawić i nie psuć innym rysunków. Dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie, a zwłaszcza patronom, ponieważ dają mi pieniądze, a ja pieniądze uwielbiam. Ostatnio wykorzystałem je, by zanieść komputer do serwisu, gdyż miałem z nim problemy i jak sądzę, zostały one rozwiązane, co znaczy, że straciłem wymówkę, czemu nie ma filmów. Kopałem się, ale dla was to lepiej. Do zobaczenia.